Zmiana domyślnych ustawień falowników INVT HE100 w celu uzyskania możliwości zmiany kierunku obrotu silnika oraz zadawania częstotliwości wyjściowej za pomocą wbudowanego potencjometru. W pierwszej kolejności zajmiemy się zmianą kierunku obrotów. Wykorzystamy do tego celu parametr P703, który odpowiada za funkcję realizowaną przez przycisk Quick Jog. Tak. Obecnie jest to praca w trybie posuwu ręcznego, jogging. Jednak gdy nastawimy wartość tego parametru na 1, naciśnięcie przycisku Quick Jog będzie skutkowało zmianą kierunku obrotów silnika. Naciskamy przycisk Program Escape i wybieramy 7 grupę parametrów. Wybór zatwierdzamy przyciskiem Enter, Data Enter. Następnie wybieramy parametr 703. Ponownie zatwierdzamy przyciskiem Enter. Zmieniamy jego wartość na wspomnianą wcześniej 1. Wybór zatwierdzamy. Opuszczamy menu. Dobrze, teraz uruchamiamy silnik. I te od tej chwili naciskając przycisk Quick Jog. Silnik zaczyna obracać się w drugą stronę. Jak również widzimy, że zapaliła się dioda podpisana jako Forward Reverse. Przechodzimy teraz do zmiany sposobu zadawania częstotliwości. Parametrem odpowiadającym za wybór źródła częstotliwości zadany jest parametr P003. Domyślnie jest to 1. My chcemy ustawić wartość tego parametru na 1. Oznacza to, że źródłem częstotliwości zadanej dla falownika będzie wbudowany tutaj potencjometr. Tak, opuszczamy menu programowania i od tej chwili za pomocą potencjometru możemy regulować częstotliwość zadaną.